Chciałbym nawiązać do, jednych, do jednej ze szczególnych modlitw Pana Jezusa. Wiecie, ja mam taki subiektywny wybór, ale wśród tych trzech najważniejszych modlitw Pana Jezusa, przede wszystkim jest ta modlitwa Pańska, modlitwa Ojcze Nasz. Pamiętacie, kiedy uczniowie przychodzą do Pana Jezusa i proszą, aby Pan Jezus nauczył ich, jak się modlić. Tak jak Jan chrzciciel uczył uczniów swoich, tak apostolowie chcą znać sekret tej właściwej, prawdziwej modlitwy. I, I to jest chyba ta jedna z najbardziej znanych, najbardziej popularnych modlitw wśród chrześcijan. Może nie zawsze modlimy się słowami tej modlitwy, ale właściwie w każdej naszej modlitwie odwołujemy się do tego wzorca modlitwy Ojcze Nasz i tych elementów, które tam Pan Jezus wypowiada. Drugą taką bardzo znaną modlitwą Pana Jezusa jest modlitwa z ogrodu Getsemane. Ta modlitwa przed... Ukrzyżowaniem. Ta modlitwa, w której tak naprawdę toczyły się losy naszego zbawienia, w której Pan Jezus wraz z uczniami zgromadził się i prosił swoich uczniów o to, aby czuwali w modlitwie z nim, i okazało się, że zabrakło sił, wytrwałości. Wszyscy oni zasnęli, a Pan Jezus w tym szczególnym boju duchowym prosił o to, aby, aby jeśli to możliwe, ten kielich cierpienia został od niego odsunięty, ale w tej modlitwie zwyciężył. I poszedł za nas na Golgotę. Wiecie, bez tej zwycięskiej modlitwy Pana Jezusa nie byłoby naszego zbawienia, nie byłoby sensu dzisiaj się na tym miejscu spotykać, bo, bo bez tego ofiarowania nie mielibyśmy żadnej nadziei. Ale jest też taka trzecia bardzo znana modlitwa Pana Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana. My ją nazywamy arcykapłańską modlitwą e, Pana Jezusa. Ona jest bardzo obszerna. Dzisiaj Moglibyśmy tutaj do końca dnia studiować pewne fragmenty tej modlitwy i czasu by nam nie starczyło, aby wszystko z tej modlitwy rozważyć. Wiecie, w tej arcykapłańskiej modlitwie pana Jezusa są trzy takie kluczowe elementy. Przede wszystkim, o co pan Jezus się modli? W jedenastym wersecie modli się o to, aby byli jedno jak my, czyli prosi o jedność, Kościoła, o jedność chrześcijan. Wiecie, to jest dzisiaj bardzo popularne hasło wśród chrześcijan, jedności. Tylko ono jest zupełnie ta jedność dzisiaj jest inaczej odczytywana niż według zamysłu Pana Jezusa, bo ta jedność musi, droga do tej jedności musi wieść przez przyjęcie Jezusa Chrystusa przy Krzyżu Golgoty. Tam, gdy każdy z nas idzie i rozważa ofiary Chrystusa i przyjmujemy to, co jest dla nas uczynił, tam tylko możliwe jest osiągnięcie tej jedności wśród chrześcijan, a nie tak jak dzisiaj świat to próbuje różnymi metodami poprzez jakieś instytucjonalne, instytucjonalne działania, poprzez różne ruchy, które na czele których wielu liderów chrześcijaństwa chce stanąć, ale w tej arcykapańskiej modlitwie Pana Jezusa jest też taki motyw w 14. wersecie, Pan Jezus prosi o to, aby, aby zachować e, od złego kościół, aby zachować uczniów od tego, co niesie z sobą świat, skalanie tym wszystkim co, co nie jest od Boga. E, I modli się o to, nie modli się o to, aby ich zabrać, tylko abyś ich zachował, Ojcze abyś ich zachował w tym świecie, aby wydali to właściwe świadectwo wiary. Ja dzisiaj z kolei chciałbym z Wami szczególnie skoncentrować się na tym trzecim elemencie związanym z tym, o czym Pan Jezus mówi w 17 wersecie. Przeczytam te słowa. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Chciałbym mówić o poświęceniu w prawdzie. Czym ono jest? Wiecie, dla mnie to poświęcenie w prawdzie wiąże się z prawdziwym, autentycznym uczniostwem. I wiecie, my najczęściej odczytujemy te słowa Pana Jezusa, no skoro tu jest mowa o tym, że że ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą, to wydaje nam się, że jeśli mamy w ręku Słowo Boże, jeśli czytamy Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, albo gdy słuchamy tego, gdy ktoś czyta, to już oznacza to automatycznie to poświęcenie w prawdzie. Moi drodzy, z czytaniem Słowa Bożego, ze słuchaniem Słowa Bożego jest związane wielkie błogosławieństwo. Zgodzicie się ze mną? W księdze objawienia w Apokalipsie, z której dzisiaj czytaliśmy też w czasie refleksji misyjnej, tam w pierwszym rozdziale w trzecim wersecie co czytamy? Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Czyli, moi drodzy, jest to błogosławieństwo wynikające z czytania i słuchania Słowa, ale przede wszystkim ono jest związane z czym? Z wypełnianiem tego słowa. Czyli my dzisiaj odbieramy to błogosławieństwo, bo ja czytam, wysłuchacie, prawda? I, i jak wie, że dzisiaj jak opuścimy to miejsce, to będzie w nas żyła ta chęć, ta wola czynienia tego, czego się na tym miejscu nauczyliśmy. Ale moi drodzy, to poświęcenie wprawdzie nie może się tylko i wyłącznie rozpoczynać i kończyć na czytaniu i słuchaniu słowa. Bo to jest zdecydowanie za mało. Jest taki moment, w którym pan Jezus spotyka się z żydami, którzy w niego uwierzyli i zwraca im uwagę, że same czytanie pism nie wystarczy. Wiecie, w czasach pana Jezusa to też było bardzo popularne. Przecież i w świątyni i w synagogach co było czytane. Proszta były czytane. Ludzie to rozważali, żyli tym słowem, ale w piątym rozdziale Ewangelii Jana, otwórzcie ze mną ten fragment, od 39 wersetu Jezus mówił do tych Żydów, którzy słuchali Go, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o Mnie. Ale mimo to do Mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Moi drodzy, nie wystarczy się nazwać Uczonym w piśmie. Nie wystarczy nazwać się badaczem Pisma Świętego, bo to są popularne popularne określenia, ale moi drodzy, to, to nie na tym polega to poświęcenie, bo prawdziwie poświęceni prawdzie ludzie przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. One składają świadectwo o mnie, ale, ale mimo to do mnie przyjść, nie chcecie, aby mieć żywot. To był problem, który Napotkał Jezus, gdy spotkał się na ziemi z tymi, którzy badali Pisma, którzy studiowali to Słowo, bo w nim upatrywali tej drogi życia, tego, co miało ich doprowadzić do poznania tego, co da im zbawienie. Ale moi drodzy, tak naprawdę w Piśmie Świętym, tym, który został określony tym Słowem, jest kto? Jest Jezus Chrystus. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, gdy czytamy ten rozdział, to rozpoczyna się od on od jakich słów? Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. I to słowo jest odniesione do kogo? Do Jezusa Chrystusa. W dziewiątym wersecie czytamy: Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go nie przyjęli. I tu jest wielkie ostrzeżenie, abyśmy obcując tym słowem, czytając. To słowo, słuchając tego słowa, abyśmy potrafili spotkać się z tym, o którym to słowo mówi. Bo wielkim problemem chrześcijaństwa jest to, że niektórzy, obcując tym słowem, rozmijają się z główną postacią, z głównym bohaterem Pisma Świętego Jezusem Chrystusem. A werset 14 tego pierwszego rozdziału mówi: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca pełną łaski. I prawdy. My tą chwałę Jezusa i jego obecności w naszym życiu musimy dostrzec. I wraz z przyjęciem Jezusa pojawia się to, co my nazywamy pełnią łaski i prawdy. I w 18 wersecie jeszcze możemy tutaj doczytać Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, objawił go. Czyli moi drodzy, to Jezus jest objawieniem, uosobieniem tej prawdy. Rozumiecie? I musimy, czytając Słowo, znaleźć Jezusa w tym Słowie. Musimy Go znaleźć jako swojego przyjaciela, jako swojego zbawiciela, jako kogoś, z kim na co dzień chcemy żyć. O tym Pan Jezus też mówił w 14 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy mówił o tym niebiańskim domu, miejscu, do którego nas zaprasza i kieruje nasze pragnienia, abyśmy o tym miejscu, co myśleli? Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. I kluczowa rzecz. Jezus mówi o tym szczególnym zaproszeniu i w czwartym wersecie stwierdza, dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, i czego oczekuję od swoich słuchaczy, od swoich nasiadowców. Że oni potwierdzą, że oni tą drogę znają, że oni rozumieją to, o czym Pan Jezus mówi. Pan Jezus poświęcił pół roku służby po to, żeby im wytłumaczyć jak gdyby najistotniejsze elementy planu zbawienia, i na to postawione pytanie w czwartym wersecie 14 rozdziału odpowiada w piątym wersecie Tomasz, jeden z 12, co mówi: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać. Drogę. Nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? To jest wielki dramat tego, jak można się rozminąć z tym, o kim słowo mówi. Jak można nie zrozumieć tego, co Pan Jezus chce nam przekazać. A przecież w szóstym wersecie Pan Jezus mu odpowiada, Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja jestem tą drogą, prawdą i życiem. Jakże możecie mówić, że nie znacie tej Drogi, skoro ja jestem z wami od tak długiego czasu, możecie mnie słuchać i możecie mnie naśladować. Można być tak blisko Jezusa, a jednocześnie tak bardzo daleko rozminąć się z tym głównym planem, jaki Bóg ma dla naszego życia. Moi drodzy, w Piśmie Świętym ta idea poświęcenia Wiecie, że zawsze oznaczała przeznaczenie dla Boga czegoś wyjątkowego, czegoś szczególnego. Gdy ktoś szedł do świątyni i miał coś w świątyni poświęcić, jakąś ofiarę, coś miał być dedykowane dla Boga, to jakie to miało być? Doskonałe, najlepsze, czyste. Czy to był dar pieniężny? Czy to była ofiara ze zwierząt? Czy to była ofiara z pokarmów? Ale moi drodzy, a gdy ludzie się poświęcali Bogu, to co to w praktyce ich życia oznaczało? Że Przebieg ich życia się zmieniał. Oni przestawali zajmować się tym do, czy, do tej pory, czym się zajmowali i całkowicie swoje życie poświęcali komu? Bogu. Oddzielali się od tego codziennego życia, aby żyć na co dzień z Bogiem. Byli tacy ludzie. Oni są opisani na kartach Pisma Świętego. I moi drodzy, szukałem takich ewangelicznych przykładów osób, które zrozumiały głębie tego poświęcenia w prawdzie które można określić mianem tych prawdziwych uczniów Jezusa. I szukałem tych przełomowych momentów, które pokazują, w jaki sposób to przejście od poświęcenia prawdzie do uczniostwa przebiegało. I moi drodzy, otwórzmy wspólnie Ewangelię Jana na czwartym rozdziale. Tam jest opisane w czwartym rozdziale Ewangelii Jana spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. Doskonale znacie tę historię. W czwartym wersecie tego rozdziału czwartego czytamy: A musiał przechodzić przez Samarię. Może nas to zaskakiwać, że Pan Jezus czuł przymus przechodzenia przez tą Samarię. Wiecie doskonale, że Żydzi robili wszystko, ortodoksyjni Żydzi, tacy bogobojni Żydzi w tym czasie traktowali Samarytan jako ludzi drugiej kategorii, narodowościowej i religijnej, i robili co wszystko, aby ominąć tą krainę. A o Jezusie jest powiedziane, że On musiał przechodzić przez Samarię. Moi drodzy, jakie wytłumaczenie znajdziemy dla tej decyzji Jezusa? Kogo On spodziewał się tam spotkać, znaleźć? Dlaczego Jego droga miała kroczyć przez tę krainę? Bo chciał się z kimś spotkać. Nie potrafię znaleźć innego uzasadnienia dla tej drogi, którą Jezus obrał jak Chęć, pragnienie spotkania z Samarytanką. Moi drodzy, czy Pan Jezus potrzebował świadectwa o drugim człowieku? Czy Pan Jezus znał dylematy serca Samarytanki? W drugim rozdziale Ewangelii Jana czytamy następujące słowa: Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Moi drodzy, Pan Jezus znał dylematy serca Samarytanki. On wiedział, z jakimi problemami zmierza się ta, ta, osoba. I kiedy Jezus się z nią spotyka, to w trakcie tego spotkania i rozmowy z Samarytanką w 23 wersecie mówi do niej następujące słowa. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czczyciele będą oddawać ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją dawać w duchu i w prawdzie. Zwróćcie uwagę, że ta rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką bardzo szybko zaczyna dotykać najbardziej czułych aspektów jej życia duchowego. Wiecie, że Pan Jezus ją zapytał o jej życie osobiste i ona nie miała się czym pochwalić. Wiecie, jest często tak, że ludzie poszukują szczęścia i tego szczęścia w życiu osobistym nie mogą znaleźć. Podejmują kolejne próby i te próby kończą się niepowodzeniami. Zamiast znaleźć szczęście, często odchodzą od Boga i i w ich życiu pojawia się taki moment, kiedy potrzebują tej szczególnej Bożej obecności, tego szczególnego Bożego działania. I Samertanka była w takiej sytuacji. Wiecie, kiedy Jezus ją zapytał o jej męża, ona nie miała się czym pochwalić, bo ona była w wielu związkach, i w żadnym z tych związków nie uzyskała tego, czego pragnęła, nie osiągnęła tego szczęścia i spełnienia. I kiedy Pan Jezus dotknął tą najbardziej czułą sferę jej życia, to ona momentalnie zaczyna pytać pana Jezusa o pewien dylemat teologiczny, który wtedy był tak bardzo żywy, istotny. Pyta o to, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Czy w Jerozolimie, czy na górze Garizim. O to się spierali Żydzi z Samarytanami. Wiecie doskonale od czasów Starego Testamentu po królu Salomonie, kiedy następuje ten podział na dwa e, królestwa i wtedy jest ten fałszywy kult na górze Garyzim. Pan Jezus jej bardzo szybko tłumaczy, gdzie należy e, Bogu oddawać cześć, że ta prawda jest od Żydów pochodzi, i Jerozolima jest tym miejscem, gdzie należy Bogu oddawać cześć, ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus mówi jej osobiście, że Bożą wolą jest poszukiwanie takich ludzi, którzy nie tylko poszukują prawdy, ale chcą tą prawdę w jaki sposób wyżywać? W sposób Duchowy, głęboki, z namaszczenia ducha świętego. I Samarytanka, chociaż z pozoru może wydawać się to dziwne, jest taką osobą. Jest taką osobą, która momentalnie rozumie, co Jezus jej próbuje przedstawić. I w 25 wersecie, popatrzcie, jak ona odpowiada. Rzekła mu Niewiasta: Wiemy, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmie. Czy Samarytanie mieli pewną wiedzę biblijną? Oczywiście, moi drodzy, my często oceniamy ludzi i myślimy, że jeśli ktoś ma mniejszą wiedzę biblijną niż my, to jest na straconej pozycji. Popełniamy ten sam błąd, który popełniali Żydzi w czasach Pana Jezusa. Oni czuli się lepsi, wyżej od innych, dlatego że mieli to przeświadczenie, że oni głębiej, oni lepiej znają te prostwa pisma świętego, te prostwa mesańskie, a Samarytanka okazuje się, że też znała te zapowiedzi biblijne. Ale na co nie była przygotowana i o czym nie myślała, że ten, który przed nią stanął, ten, który z nią w tym momencie rozmawia z Kim? Tym obiecanym Mesjaszem. I w 26 wersie Jezus mówi jej wprost: rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Ja jestem tym, na Kogo czekacie. Ja jestem tą drogą, prawdą i życiem. Oni na Mesjasza czekali, i żydzi. I ci, którzy te proctwa mesjanistyczne znali. Gdy Samarytanka usłyszała te słowa, to zwróci uwagę, że jej życie dramatycznie się momentalnie zmienia. Przyszła do tej studni z banem po wodę. Co, co się dzieje z jej potrzebą, tą pierwszoplanową potrzebą, którą w tym momencie chciała zaspokoić? Co ona, zosta co ona robi z tym zbanem? On nie jest, nie jest dla niej już istotny, ważny. Ona zostawia ten dzban, zostawia tą wodę. Moi drodzy, na Bliskim Wschodzie, w tamtych warunkach, woda to życie. Woda to życie. Zwróćcie uwagę, że ona już nie zajmuje się tą fizyczną wodą, bo ona wcześniej już usłyszała od Pana Jezusa jakie słowa, że może Pan Jezus dać jej wodę życia, ale wtedy myślała o czym? Przecież Ty nawet nie masz tego czerpaka, który mógłbyś sięgnąć. Bo ona nie rozumiała głębi tych słów Jezusa tego przesłania. O jakiej wodzie życia Pan Jezus mówi. Ale w 26 wersecie Pan Jezus odsłania przed nią swoje oblicze i mówi: Ja jestem tym, na którego wszyscy czekają. Wiecie doskonale, że Pan Jezus dokonując wielu cudów uzdrowień, często prosił tych, którzy doświadczali Jego łaski, aby nie rozgłaszali zbyt szeroko i zbyt daleko tego, że Jezus jest Mesjaszem. Pan Jezus nie chciał, aby ta opozycja. Była zbyt szybko wzbudzona, aby ci, którzy byli przeciwni jego służbie, mogli tą, tą Jezusa działalność zatrzymać. Ale przed Samarytanką nie czyni żadnych sekretów. I reakcja tej kobiety jest natychmiastowa. Zostawia wszystko, co w tym momencie wydawało się dla niej istotne i ważne, i do kogo się udaje. Pozostawia Pana Jezusa i biegnie do miasteczka, w którym żyła, do ludzi, którzy ją tak bardzo dobrze znali. Ludzi, których wcześniej prawdopodobnie unikała, dlatego że jej życie, to przegrane życie, powodowało, że często była na ustach swoich sąsiadów, znajomych. Wiecie, jej życie nie było dobrym przykładem do naśladowania. I to mogło być powodem w jej życiu do pewnego wstydu, do pewnych obaw związanych z tym, jak będzie potraktowana. Być może z tego powodu właśnie w samo południe przychodzi do studni, bo nie chce się z nikim wtedy spotykać, nie chce, aby była oceniana przez innych, ale spotyka tam kogoś szczególnego i ten ktoś nadaje nowe tchnienie, nowy sens w jej życiu. I ona już nie wstydzi się tych, przed którymi się wcześniej ukrywała. Ona idzie do tego miasteczka i koronny argument, który podaje, to jest jaki argument? Powiedział mi wszystko. On mi wszystko powiedział. Moi drodzy, ten opis jest taki zwięzły, taki lakoniczny, taki krótki, ale co kryje się za tymi słowami, że On powiedział mi wszystko? Że jest Mesjaszem, że On wszystko wie, On mi powiedział wszystko, ale z drugiej strony nie potępił mnie, zachęcił mnie do tego, że moje życie może inaczej wyglądać. Moi drodzy, spotkanie Jezusa z każdą osobą, która potrzebowała pomocy i łaski, czym się kończyło? Daniem nadziei i szansy. Każdego, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. To jest obietnica, którą Pan Jezus złożył. I samarytanka tej obietnicy się uchwyciła. I to nie była jedyna kobieta, która podobnej rzeczy doświadczyła. Pamiętacie ten moment, kiedy do Pana Jezusa przyprowadzono kobietę przy na cudzołóstwie? Chciano ją tylko i wyłącznie osądzić. Nie dawano jej żadnej nadziei i szansy. A Pan Jezus jej przebaczył i powiedział, idź i nie grzesz. Więcej. Pamiętacie, moment, kiedy do Pana Jezusa przychodzi, kobieta syrofeniska prosząc o uzdrowienie swojej córki, a uczniowie, ci, którzy otaczali Jezusa, nie mieli dla niej żadnej nadziei, żadnej szansy. Wszak nie pochodzi z tego wybranego narodu, a Pan Jezus daje jej nadzieję, daje jej szansę. I mówi, że jej wiara, jej ufność. Prowadzi ją do uzdrowienia najbliższej osoby. Pamiętacie kobietę cierpiącą na kwotę, która przybliża się do Jezusa i jej sam dotyk prowadzi do uzdrowienia uleczenia z choroby. Taki był Pan Jezus. Jego spotkanie z człowiekiem zawsze powodowało tą dramatyczną zmianę w Jego życiu. I Samaretanka przychodzi i mówi: powiedział mi wszystko, spotkałem Mesjasza. I moi drodzy, to jest niesamowity przykład Ewangelizacji. Ja poza przykładem ee, Jonasza, który udał się do Niniwy, nie znajduje lepszego, bardziej spektakularnego przykładu misji, która kończy się takim sukcesem. Wiecie, że Jonasz nie za bardzo chciał iść do Niniwy. wybronił się przed tym, aby głosić Asyryczykom e, ostrzeżenie. Dla samarytanki też nie było prostą rzeczą udać się do tego miasteczka i mówić tym, którzy ją znali z poprzedniego życia, że teraz nastąpiła przemiana w jej życiu. Bo bojtozy, gdy. Ludzie widzą, że jest jakaś przemiana, to często patrzą nie na to, co tu i teraz, tylko patrzą na tą przeszłość. Widzą te upadki, błędy, jak gdyby i to jest największym wyzwaniem. Ale Samarytanka nie bała się powiedzieć ludziom o tym, co Jezus uczynił w jej życiu, I, i jeszcze zrobiła to w taki sposób, że ludzie ci uwierzyli. Oni przyszli i chcieli słuchać słów Jezusa. I po tym, gdy spotkali się z Jezusem, powiedzieli, co już nie wierzymy na podstawie świadectwa, które ona złożyła, tylko wierzymy, bo osobiście mogliśmy się o tym przekonać. I moi drodzy, na tym polega prawdziwe uczniostwo, na tym polega poświęcenie w prawdzie. To jest ten moment przejścia. Człowieka, który nie zna Boga, nie obcuje z Bogiem, w którego życiu występują różne zmagania i problemy, ale na drodze tego człowieka staje Bóg, Bóg dokonuje tej przemiany i ten człowiek natychmiast towo działa w swoim otoczeniu. W tym najbliższym otoczeniu, w tym kręgu. Jego najbliższych osób wydaje prawdziwe świadectwo. Moi drodzy, czytaliśmy w XIV rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówił o tej nadziei życia wiecznego, o tym domu i pytał uczniów o drogę, czy ją znacie, to Tomasz jak odpowiedział, panie, no nie znamy, nie wiemy. Moi drodzy, gdy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką, odchodzi to w międzyczasie, zanim z tego miasteczka przychodzą do Pana Jezusa ludzie, aby słuchać Słowa Bożego, w międzyczasie pojawiają się uczniowie. Czym się zajmują uczniowie? Kiedy nie ma już samarytanki, został tylko po samarytance dzban z wodą, przychodzą uczniowie i co proponują Jezusowi? Pokarm. Spożyjmy posiłek wspólnie. A pan Jezus co mówi? Że ja mam inny pokarm. Ja mam inny pokarm. Tu się dzieją ważniejsze, ważniejsze rzeczy. Uczniowie nie są świadomi tego, co stało się wcześniej i tego, co za chwilę się stanie, gdy przyjdzie ten tłum. Moi drodzy, Pan Jezus rozumiał tą głębię spraw duchowych, a uczniowie często bazowali tylko na tym, co zewnętrzne, na tym, co tu i teraz, na tym, co doczesne. Był taki inny moment, kiedy Pan Jezus ich wypróbował, kiedy naucza za Panem Jezusem idą tłumy, zbliża się już wieczór, i Pan Jezus stawia jakie pytanie: Co teraz uczynimy z tym tłumem? Przecież ci ludzie są jacy, głodni, trzeba ich nakarmić. Jaki macie pomysł? Jakie macie rozwiązanie? I co uczniowie mówią? No to rozpuśćmy ten tłum. Niech idą do wiosek, do miasteczek. Uczniowie nie rozumieli głębi tych potrzeb, ani materialnych, fizycznych, ani tych potrzeb duchowych. Wiecie, jest w języku polskim takie powiedzenie: takie przysłowie: Ja o niebie, ty o chlebie. I ono jest wyrazem tego, że czasami spotykamy się z kimś, kto nie do końca jak gdyby rozumie głębie tego, co chcemy mu przekazać. I zwróćcie uwagę, że Samarytanka, momentalnie, gdy Jezus dociera do jej serca i dotyka najbardziej trudnych elementów jej życia osobistego, to ona się nie zraża, tylko ona czyni kolejne kroki, aby przybliżyć się do Jezusa, a potem jest gotowa od razu wydawać świadectwo. A w tym samym czasie uczniowie, którzy chodzą za Jezusem tak długo, którzy wywodzą się z tego narodu wybranego, Reagują zupełnie inaczej, mając o wiele większy potencjał. I Samarytanka, jej służba momentalnie wydaje owoc. Ona nie tylko sama się poświęciła prawdzie, ona stała się uczniem Jezusa, naśladowczym Jezusa i momentalnie widać owoce tej jej służby. Widać tych ludzi, którzy przychodzą mówią, już nie wierzymy jedynie na podstawie twego świadectwa, ale teraz wierzymy, bo spotkaliśmy Jezusa na swojej drodze. Moi drodzy, i to jest ta właściwa droga przejścia od niewiary do głębokiego uczniostwa i poświęcenia w prawdzie. Ale teraz podam Wam jeszcze drugi przykład osoby, która podobną drogę przeszła. Skoro powiedzieliśmy o kimś, kto się wywodzi z takiego środowiska, dzisiaj byśmy nazwali osób niewierzących, może ześwieczonych, ateistów, może pogan, bo samarytanka taki krąg reprezentuje, to teraz podam Wam przykład, Kogoś, kto wywodzi się z tego e, narodu wybranego. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana pojawia się bardzo ciekawa postać Natanaela z Kany Galilejskiej. Moi drodzy, najbardziej znane słowa tego jednego z dwunastu uczniów Pana Jezusa to są jakie słowa? Gdybyście mieli zacytować z Biblii słowa Natanaela, to te, które najbardziej znamy, które na pewno utkwiły w naszej pamięci, to słowa: czy z Nazaretu może być coś? Dobrego. A wiecie, w jakich okolicznościach te słowa są wypowiedziane? Będę czytał z pierwszego rozdziału Ewangeliana od wersetu 44. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w Zakonie Mojżesz, a także Procy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Moi drodzy, zwróćcie ciekawą uwagę na jeden fakt. Filip usłyszał wcześniej prawdę o Mesjaszu od kogo? Wcześniej, gdyśmy czytali tą historię, ta prawda do niego dotarła, ona została mu przekazana i momentalnie, kiedy on przyjął tą prawdę, to idzie i przekazuje ją dla Natanaela. Co on dokładnie robi? To samo, co powiedziała Samarytanka w swoim miasteczku, gdzie żyła, spotkałam Mesjasza. I z tą prawdą Filip przychodzi do swego przyjaciela do Natanaela. Mówi o tym, co usłyszała też samarytanka. Znaleźliśmy Mesjasza Jezusa, Syna Józefa z Nazaretu. I Filip mówi to do jakiej osoby? Do osoby, która powinna znać te prawdy bardziej i lepiej niż Samarytanka. Powinna je rozumieć, głębiej tych prawd powinna rozumieć. A jak Natanel reaguje? Wtedy Natanel rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to pójdź i zobacz. Moglibyśmy Natanela usprawiedliwiać. Wszak proroctwa mesjanistyczne mówiły, że nie z Galilei pojawi się prorok, nie z Nazaretu ale z ziemi ludzkiej, z Betlejem Efrata. Więc wątpliwości mogły się w jego umyśle rodzić. Ale Filip nie dyskutuje z jego wątpliwościami. Filip stawia przed nim wyzwanie. Pójdź, i zobacz, doświadcz. Moi drodzy, nie spierajmy się z ludźmi, którzy nie mają wiary, nie mają zaufania, którzy może nie są na takim poziomie duchowym jak my, bo nie jest naszym celem, na siłę ich przekonywać, ale naszym celem jest wydanie pewnego świadectwa. I to zrobiła samarytanka, i o to samo apeluję do Natanaela Filip. Pójdź i zobacz. Ja tego doświadczyłem. Ja to odkrywam w swoim życiu, idź i uczyń to samo. I tutaj, tak jak u Samarytanki był ten moment przełomowy, tak samo tutaj u Natanaela następuje ten moment przełomowy. Co dalej z tym uczynię? Co ja z tym zrobię? Z tym, co do mnie dotarło. I w 47 wersecie co czytamy? A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. To jest niesamowite. Chcielibyście usłyszeć od samego Jezusa tak piękne słowa? Gdyby Pan Jezus z imienia Was wymienił i złożył o Was takie świadectwo. I Pan Jezus składa świadectwo o człowieku, który wcześniej powiedział jakie słowa. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czyli mówi to o człowieku, który wątpi, który jest pełen tych wątpliwości. Moi drodzy, nie są istotne nasze wątpliwości, nie są istotne nasze problemy, wątpliwości, które mamy, niepełna wiedza, którą posiadamy. Wiecie, co było kluczowe w życiu Natanela? Kiedy miał te wątpliwości, to jego kroki w jakim kierunku zmierzały? Te kroki zmierzały w kierunku Jezusa. Zwróćcie uwagę, że 47 werset rozpoczyna się od słów, a gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego w kierunku Jezusa. Natanael w 47 wersecie zmierza w kierunku Jezusa. Ma wątpliwości, ma rozterki, ma dylematy, ale zmierza w kierunku Jezusa. Zmierza w kierunku tego, który usłyszał. słyszał. U stóp Jezusa chce znaleźć odpowiedź. I to jest mu... Poczytane jako usprawiedliwienie jego wątpliwości. Moi drodzy, w Ewangelii czytamy taką przypowieść o dwóch synach, których ojciec prosi o to, aby wykonali pewną pracę. I jeden z nich, co mówi, tak, tato, tak, ojcze, uczynię wszystko, o co mnie prosisz. Werbalnie to powiedział. Wykonał to? Nie wykonał tego. Zwróćcie uwagę, że ten drugi syn z przypowieści najpierw opiera się temu, mówi, nie wykonam tego, ale potem po refleksji, po przemyśleniu, jednak to. Uczynił. Moi drodzy, nie słowa są najistotniejsze. Najważniejsze są nasze decyzje, akty naszej woli, bo za nimi kryje się to, w jakim kierunku zmierzamy. I Jezus dlatego wita Natanela z otwartymi dłońmi. wita człowieka, który szczerze poszukuje Boga mimo swoich wątpliwości. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I Natanel jest zaskoczony, rzeczem mu: Natanel, skąd mnie znasz? Skąd mnie znasz? Moi drodzy, czy pamiętacie, przy studni. Tam, kiedy Pan Jezus spotyka się z Samarytanką, to ona też jest zdziwiona i pyta się: Jakże ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną? Samarytanką. Podobne zaskoczenie. Zwróć uwagę, że tutaj mamy ludzi, którzy są zaskoczeni tym, że Bóg ich jak gdyby dostrzega, wybiera ich, mimo tego, że oni nie patrzą na siebie przez pryzmat tego, że są godni, zasługują na to, aby być zauważonymi. Skąd mnie znasz? Odpowiedział Mu Jezus i rzekł. Zanim cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Moi drodzy, wiecie, że w tamtych czasach nie można było żyć i nie usłyszeć o działalności Jezusa Chrystusa. To, to pierwsze spotkanie Natana e, z Filipem nie oznaczało tego, że On po raz pierwszy usłyszał o Mesjaszu. On tylko miał. Problem z tym, aby w to uwierzyć. Do niego docierały informacje o tych wielkich rzeczach, których dokonuje Jezus. A pojawienie się Filipa bliskiej mu osoby, przyjaciela, bo wiecie, od kogo możemy najłatwiej przyjąć to, co Bóg chce nam przekazać? Od osobom nam bliskim, od naszych przyjaciół, od tych, którzy Boga poznali. Dlatego Samarytanka udaje się do swego miasta, a Filip szuka Natanaela, bo te wie bliskie więzi, chociaż czasami mogą się wydawać trudne te więzi rodzinne, sąsiedzkie, ale one są właściwą płaszczyzną podłożem tego, abyśmy to świadectwo o Bogu złożyli. I Natanael słyszał, nie tylko od Filipa, ale wcześniej też słyszał o działalności Jezusa. Moi drodzy, polecam lekturę w książce Życie Jezusa tego rozdziału, który opisuje dokładnie to spotkanie. Tam jeszcze są pogłębione te myśli dotyczące tego spotkania. I moi drodzy, Natanael nie udał się pod to drzewo figowe z koszykiem, aby zbierać figi. W kulturze bliskowschodniej, gdy ktoś w upale dnia siada pod drzewem, w cieniu tego drzewa się kryje, to najczęściej jest to człowiek, który czego poszukuje, ma jakiś ważny dylemat do rozstrzygnięcia, jest jakaś sprawa, gdzie poszukuje odpowiedzi i chce w tych sprzyjających warunkach tego cienia drzewa poszukiwać odpowiedzi na ten dylemat. On tam się modlił, on, to, to był taki czas poszukiwania odpowiedzi na pytania, które gdzieś w jego duszy się kryły. I Jezus, tak jak udał się do Samarii, i jego droga wiodła trasą, którą wielu omijało, tak Pan Jezus dostrzegł tego Natanela przy tym drzewie figowym, dostrzegł jego rozterki, dostrzegł jego wątpliwości i dostrzegł jego szczerość w poszukiwaniu. To nie chodzi o to, żebyśmy mówili Bogu, że jesteśmy gotowi go naśladować w sytuacjach, kiedy mamy problem ze zrozumieniem Jego woli, zaufaniem Mu, kierowaniem się Jego nakazami. Natanel jest szczery i Bóg go wynagradza. Bóg go wynagradza. A gdy Natanael słyszy te piękne słowa, to odpowiada w jaki sposób? 49 werset, to powiedział mu Natanael. Mistrzu, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Mistrzu, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Zwróćcie uwagę, że Natanael uznaje Mesjaństwo Chrystusa. Chce być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Przyjmujecie, moi drodzy, nie zawsze z Jezusem spotykali się ludzie, którzy mówiąc miłe słowa byli gotowi do naśladowania Jezusa. Pamiętacie w trzecim rozdziale spotkanie Jezusa z Nikodemem? Nikodem spotkał się z Panem Jezusem też o wieczornej porze, przychodzi do Pana Jezusa i używa słów: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo nikt by takich cudów czynić nie mógł jak ty czynisz. Ale moi drodzy, czy za tymi miłymi słowami Nikodema kryła się chęć naśladowania tak jak Dostrzegamy ją u Samarytanki, tak jak dostrzegamy ją u Natanela. Nikodem potrzebował jeszcze dużo czasu, aby się do tego przekonać, bo ta rozmowa z trzeciego rozdziału pokazuje, że Nikodem nie jest przygotowany, aby stać się w pełni naśladowcą Chrystusa. On potrzebuje czasu. Kiedy Pan Jezus mówi mu o nawróceniu, o nowonarodzeniu, to on jeszcze tego nie rozumie, on jeszcze tego nie przyjmuje, on nie jest gotowy pójść i świadczyć o Chrystusie, tak jak to była gotowa uczynić Samarytanka, czy tutaj Natanael, który gotowy, stał, gotowy był stać się jednym z apostołów. Nikodem dopiero potem, gdy sprawa Jezusa jest rozważana w Radzie Najwyższej Sanhedrynie, to staje w obronie Pana Jezusa, a ostatecznym dowodem tego, że przyjął uczniostwo i stał się naśladowcą Chrystusa, jest ten moment, kiedy Pan Jezus jest ukrzyżowany i wraz z Józefem z Arimatii udaje się do Poncjusza Piłata, po to, aby upomnieć się o ciało Chrystusa. To jest prawdziwym dowodem tego, że Natanael uwierzył, że coś nastąpiło przełomowego w jego życiu, ale popatrzcie, ile czasu potrzebował, aby tą drogę przejść. U Samarytanki, u Natanaela następuje to natychmiastowo. Ta reakcja jest natychmiastowa. Moi drodzy, powiedziałem o pozytywnych przykładach, ludzi, którzy poświęcili się prawdzie, którzy byli gotowi stać się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Ale, moi drodzy, są też w Biblii przykłady, przykłady ludzi, którzy poszli zupełnie inną drogą. Negatywne przykłady. Moi drodzy, Pan Jezus spotykał się z wieloma osobami, którym proponował, aby go naśladowały, i były to osoby pochodzące z różnych środowisk. I nie za każdym razem Pan Jezus znajdował, Możliwość dotarcia do ich serc i do ich umysłów. Przed ukrzyżowaniem Pan Jezus spotyka się. Jest to opisane w Ewangelii Jana w 18 rozdziale z pewnym szczególnym człowiekiem, poncjuszem Piłatem. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana razem ze mną na 18 rozdziale, i tam będziemy czytać pewne fragmenty z tego rozdziału, które mówią o tym, że Pan Jezus spotyka szczególnego człowieka, który, któremu dane zostało prawo. Sądu nad Jezusem. Przecież Poncjusz Piłat był prokuratorem Judei i w 37 wersecie jest ta szczególna rozmowa Poncjusza Piłata z Jezusem. Rzekł mu tedy Piłat, A więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Moi drodzy, czy Pan Jezus tak jak otworzył przed Samarytanką tą drogę do poznania prawdy, tak jak otworzył ją przed Natanelem, czy ukrywa coś przed ponsuszem Piłatem? Nie. I zwróćcie uwagę, że mimo tego, że ponsusz Piłat był Rzymianinem, mimo tego, że nie wywodził się z kultury tej biblijnej, semickiej, to zwróćcie uwagę, że to, co Pan Jezus mówi go, intryguje bo kolejny werset to czego się rozpoczyna od jakiego pytania rzekł do niego piłat co to jest prawda moi drodzy nie tylko żydzi poszukiwali odpowiedzi na to pytanie ale też grecy rzymianie to jest pytanie które w każdej kulturze jest żywe istotne czy to było dobre pytanie to było dobre pytanie ono było w odpowiednim czasie zadane ale kiedy już piłat zadaje to pytanie to kolejną rzeczą którą powinien uczynić powinien poczekać na co na pełnię pełną odpowiedź, która z ust Jezusa byłaby mu dana. A w międzyczasie co robi poncjusz Piłat? Mimo tego, że wcześniej jego żona miała sen i ostrzegała poncjusza Piłata o czym? Nie wdawaj się w tym sprawiedliwym. Wiecie, w czasach starożytnych, w tych czasach biblijnych do snów przywiązywano w tamtej kulturze olbrzymią wagę. To uważano, że to często Bóg przekazuje pewne informacje i wiecie... Ten człowiek, on był prokuratorem, on miał do czynienia z sądownictwem. On wiedział, że w Jezusie nie ma żadnego powodu, aby go skazać. Wiedział, że Żydzi wydali Jezusa z zawiści. On doskonale rozumiał to wszystko. I wiecie, kiedy stanął przed Żydami i w końcu stwierdził, że ja w nim żadnej winy nie znajduję, to co powinien uczynić? Jeśli był tym, który chciał iść drogą prawdy, to zgodnie z wymogami rzymskiego prawa, jeśli nie znajdował, w Jezusie żadnej winy, uwolnić. powinien Jezusa uwolnić. Ale dlatego, że Ponsz Piłat nie jest osobą, która przyjęła Bożą prawdę. On nie idzie tą drogą prawdy, życia. On nie jest tej, na tej drodze, na której Jezus chciałby go postawić. To Ponsz Piłat próbuje wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Bo on na, on na początku nie chciał skazać Jezusa. I składa, ofertę, propozycję Żydom, że jest to doroczne święto, to może wypuszczę wam jednego z uwięzionych na wolność. I jego zamiary może są i dobre, bo chciałby wypuścić Jezusa, ale ku swemu zaskoczeniu słyszy, że Żydzi, ten tłum woła o wypuszczenie kogo uwolnienie? Barabasza. Dla niego to było czymś szokującym, bo przecież rozróżnienie między Jezusem a Barabaszem powinno wydawać się oczywistym. Oczywistym. On potrafił to dostrzec, a tłum? Nie. Wiecie, to jest tak, jak człowiek nie jest osadzony w Bożej Prawdzie, to używa takich ludzkich metod, aby wydobyć się z tego złego położenia, w jakim się znalazł, i właśnie to czyni Poncjusz Piłat. Potem jest kolejna kwestia, którą próbuje wykorzystać. Najpierw wskazuje Jezusa przed ukrzyżowaniem na co? Na ubiczowanie. Bo on zna zasady rzymskiego prawa i myśli, że jak będzie Jezus wydany na ubiczowanie, to nie będzie musiał sięgnąć po ten najwyższy wymiar kary po ukrzyżowanie. Ale co się okazuje, że Żydzi go do tego zmuszają? Jakimi słowami, jeśli nie wydasz go na ukrzyżowanie, nie jesteś przyjacielem Cezara? I pod wpływem tej argumentacji, jak gdyby wola, Pontiusza Piłata się załamuje. On już nie ma siły, on nie ma w sobie tej mocy. Właśnie Samarytanka była gotowa stanąć przed ludźmi, których się wstydziła i była gotowa im powiedzieć, że spotkała na swojej drodze Mesjasza. Pontiusz Piłata nie ma w sobie tej mocy, nie ma w sobie tej siły. On walczy o zachowanie swojego urzędu. Tak a propos, yy, historia Rzymu sprawozdanie, że po ukrzyżowaniu Chrystusa bardzo szybko i tak ten urząd utracił. Moi drodzy, to nie jest tak, że jak odrzucimy Bożą prawdę i będziemy zabiegać o, o zachowanie swojej pozycji, swego znaczenia, to że to osiągniemy. Bo ta droga, którą Jezus nam wskazuje, jest tą drogą najbezpieczniejszą dla nas, najlepszą. Wiecie, wcześniej, Pons już Piłat, jeszcze gdy dowiedział się o tym, że w Jerozumie przebywa herod, to gdzie odsyła Jezusa? Do Heroda, bo chce z siebie zdjąć te odium tego, który musi ten wyrok wydać. Zwróćcie uwagę, ile razy podejmuje on próby, jak gdyby zdjęcia z siebie tej odpowiedzialności. Ale nie ma w sobie tej siły i mocy. A gdy Jezus spotyka się, yy, gdy jest odesłany przez Piłata do Heroda, gdy spotyka się z Herodem i tam jest sprawozdane w Ewangelii, że Herod się bardzo z tego ucieszył, że spotkał Jezusa, posłyszał o wielu cudach, których Pan Jezus dokonał. Moi drodzy, ile słów Ile zdań wypowiada do Heroda pan Jezus? Zwróciliście na to uwagę? Ani jedno słowo nie pada, ani jedno zdanie. Dlaczego pan Jezus nie próbuje dotrzeć do Heroda? Bo Herod miał swoją drogę i miał swoją szansę. Tym, który, do którego miał dotrzeć, ten, który miał dotrzeć do Heroda, to był Jan, Szciciel. I Herod bardzo lubiał słuchać Jana, ale ni niestety podjął pewne nieodpowiedzialne decyzje. Za namową Herodiady skazuje Jana Chrzciciela na śmierć. Przekracza pewną granicę nieprzekraczalną. Już za tą granicą zwróćcie uwagę, że gdy odrzucamy Bożą Prawdę, gdy odrzucamy tą możliwość poświęcenia prawdzie tego uczniostwa, autentycznego prawdziwego uczniostwa, to dochodzimy do pewnej granicy, ją przekraczamy, już nie ma dla nas ratunku, możliwości i to widać idealnie w życiu i Heroda, i w życiu Poncjusza. Piłata, gdy się bronimy przed przyjęciem Bożej prawdy, a próbujemy na ludzki sposób walczyć o to, co wydaje nam się słuszne i ważne, to przegrywamy wszystko. A przecież Samarytanka wygrała to. Natanael wygrał. Nikodem mimo tego, że nie rozumiał tego, co Pan Jezus do niego mówi na początku, ostatecznie dociera do kresu tego, co powinien zrozumieć. A jak to w naszym życiu jest? Kochani, a po której stronie my staniemy? Ten wybór jest też naszym wyborem. To jest nasza decyzja. Decyzja naszej woli. Gdy Pan Jezus staje na naszej drodze, prosi nas, abyśmy też dokonali wyboru. Abyśmy skierowali się we właściwym kierunku. Ten wybór jest w naszej dłoni. Zależy od kroków, które podejmiemy. Od decyzji, które podejmiemy. To nie są łatwe decyzje. Moi drodzy, nie możemy być jedynie słuchaczami słowa. Musimy być czynicielami słowa. I moi drodzy, pozwólcie jeszcze na koniec na pewną historię. W latach 30. w Niemczech, gdy rodził się nazizm, to był pewien luterański teolog, Dietrich Bonhoeffer. Był bardzo znanym człowiekiem, dlatego że jako jeden z pierwszych zdiagnozował zagrożenia nazizmu. I nie bał się odważnie o tym mówić. Na katedrze teologicznej, w której nauczał, Otwarcie mówił o tym, z czym jest związane zagrożenie nazizmu. I tak wielu słuchaczy znajdował. Przychodziły setki tysiące młodych studentów słuchających jego nauczania. Wielu z kolegów Bonhofera zazdrościło mu popularności. Jeden z jego przyjaciół po jednym z takich publicznych wykładów Bonhofera, na którym słuchało go setki ludzi, podszedł do niego i powiedział: Jak ja ci zadroszczę tych twoich uczniów. Jak ja bym chciał mieć takie grono naśladowców zwolenników, a Bonhoeffer spojrzał mu prosto w twarz w oczy i powiedział: Większość z nich to tylko słuchacze. To nie są naśladowcy, to nie są uczniowie, to są tylko słuchacze. Bonhoeffer wiedział, co się wydarzy w przyszłości. Wiedział, że gdy naziści dojdą do władzy, to wielu z tych jego młodych słuchaczy, ludzi, którzy wtedy wydawało się, że byli zwolennikami tego, co Bonhoeffer głosi, jednak odeszło od tej prawdy, przyjęło ideologię nazistowską, ubrało brunatne mundury i potrafiło jeszcze uzasadniać, wiecie, co hitlerowcy mieli na pasach: przeświadczenie, że Bóg im towarzyszy. I wielu z tych pozornych uczniów Bonhofera zaprzepaściło tą możliwość bycia prawdziwymi uczniami. Moi drodzy, my nie mamy takiej możliwości. My nie możemy tego uczynić, bo, moi drodzy, nie ma alternatywy dla tego, co Jezus nam proponuje. Nie ma innej drogi, oprócz tej, którą Jezus wskazuje. Nie ma innej prawdy. I nie ma czegoś, co może nam zastąpić życie wieczne. Ta oferta Jezusa jest ponad wszystkie możliwości i oferty, które ktoś może nam złożyć. I niech dobry Bóg pomoże nam zrozumieć, na czym polega prawdziwe uczniostwo i prawdziwe poświęcenie prawdzie. Bo to jest Bożym Planem dla naszego życia. Amen. Amen.